Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś podrzucam Wam prosty przepis na jabłecznik. Jest to naprawdę bardzo szybki jabłecznik, tak zwany odwrócony. Charakteryzuje się tym, że jabłka są na spodzie blaszki, a ciasto wylewam na górę. Pracę rozpoczynam od przygotowania jabłek. Około 6 takich sporych jabłek myję, obieram ze skórki i kroję w drobną kostkę. Do tego dosypuję pół szklanki cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, dwie łyżeczki cynamonu albo takiej przyprawy cynamonowo o zabarwieniu cynamonowym do jabłek i do śliwek. Do tego 4 łyżeczki mąki ziemniaczanej. I te składniki wystarczy wymieszać. Ja trochę poszarżowałam z wielkością miski, więc szybciutko przesypuję do większej miski i dokładnie mieszam. Jabłka są przygotowane, więc zajmuję się blaszką. Wykładam papierem do pieczenia, smaruję masłem i posypuję bułką tartą. Na to wyrzucam wszystkie jabłka i dokładnie rozgarniam na całej blaszce. Blaszkę z jabłkami odstawiam i szykujemy ciasto. To jest jedna szklanka mąki pszennej, jedna szklanka mąki kukurydzianej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, aromat waniliowy albo cukier waniliowy, 3/4 szklanki mleka, 3 całe jajka i wcześniej roztopione masełko, pół kostki tego masła było. I wszystkie składniki musimy wymieszać. Ja to robię mikserem do uzyskania jednolitej masy. Do tego dokładam jeszcze łyżeczkę cynamonu i wszystko mieszam dokładnie. Ciasto jest już wyrobione, jak widzicie, wystarczy wylać je na wierzch jabłek, rozprowadzić dokładnie na całej blaszce i wstawiam do piekarnika. Piekarnik jest wcześniej rozgrzany do 180 stopni i ciasto piekę 45 minut. Po tym czasie wyjmuję ciasto i muszę je dokładnie ostudzić, ponieważ gdybym wyłożyła wcześniej na talerz ciasto ciepłe, podejrzewam, że jabłka mogłyby się troszkę rozsunąć. Jak widzicie, ciasto jest pięknie zapieczone. Zdejmuję blaszkę, odrywam papier i ciasto tak naprawdę mamy gotowe. Można posypać delikatnie cukrem, pudrem, ale też nie trzeba. Ciasto jest naprawdę rewelacyjne w smaku. Znika bardzo szybko, jest dosyć wilgotne, więc smakuje też na drugi dzień, jeśli by na przykład zostało. No, tak jak wspomniałam, może nie jest jakoś bardzo efektowne, ale jest rewelacyjne w smaku i polecam ten przepis. Dajcie znać, jak wy próbujecie. Ja teraz uciekam też próbować, a Was pozdrawiam. Dziękuję.